No witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, zaczynam sobie odcinek oczywiście tutaj z Case Battle.com na skrzyneczki Serpent Case na buście. Są to skrzynki eventowe, gdzie do trafienia mamy m.in. farę serpenta, no ale również takie rękawiczki. Generalnie nagrywam to w przerwie meczu Realu Madryt, więc dzisiaj szybki profil mam nadzieję i że tak powiem, wiesz, na drugą połowę lecimy. Póki co, no 4 skrzynki za nami, 1800 zł, więc jakoś tutaj sobie radzimy, ale generalnie stary, doceń to, że nagrywam dla siebie ten film, bo jestem już w takim stanie, jestem tak chory, tak mnie rozłożyło, że naprawdę doceń, że ten film w ogóle dla ciebie wychodzi, tak? Bo generalnie jakby uważam, że dla mnie ból gardła, czy właśnie jakiś kaszel, czy coś, to jest najgorsze, co może być. No bo ja jednak głównie chcąc, nie chcąc, no to pracuję gardłem, wiesz o co chodzi. I no, tak to po prostu wygląda, że troszkę mi to utrudnia, że tak powiem, pracę, więc nie polecam serdecznie. Chyba jedna z gorszych rzeczy, jaka może... Chociaż nie, zapalenie ucha, stary, to jest jeszcze gorsza rzecz, no przysięgam. Tak nienawidzę. Traumatyzujące przeżycie. Nie polecam serdecznie. Dzisiaj taki odcinek, że tak powiem, chorobowy, tak? Ale chyba bitwa wygrana w ogóle. 6200, 3800. No dobra, bitwę wygraliśmy jak najbardziej, więc sprzedajemy sobie. No i mamy 15 koła łącznie. Jeszcze ci powiem, że dzisiaj kolejny skin został wylosowany. Kałach Legend of Anubis. Ziutek się pochwalił na Discordzie. Więc jak chcesz oczywiście mieć szansę wygrać jeszcze tutaj USPA, drugiego USPA i dwa kałachy, no tutaj ten USP najdroższy, 220 zł. Dalej ta nagroda najdroższa jest w puli oczywiście. No to wystarczy, że z kodem Kroxy sobie oczywiście doładujesz. No tego USPA dajmy na to 3 dyszki, tutaj dyszkę 15 i 20. I oczywiście masz szansę te skiny wygrać. Jak dowiedzieć się, że wygrałeś? Po wpłacie dostaniesz taki prezencik. Jeżeli po wpłacie prezentu nie dostałeś, znaczy, że nie wygrałeś i musisz spróbować jeszcze raz. A my lecimy dalej na batelki. Jeszcze powiem ci oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, no dołącz oczywiście na Discorda. No i użyj kodu Kroxy, no bo kodzi Kroxy, nie dość, że dajecie właśnie skrzynkę na start za free, możesz wziąć udział w konkursach, no to jeszcze oczywiście 10% więcej. A powiedziałem o skrzynce na start za free? Chyba powiedziałem, ale nie jestem pewien. No i samo fantastycznie, tutaj dziękuję, że już tutaj niszczysz moją batelkę w pierwszej skrzyni. I oczywiście kodzik Kroxy wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz w magiczny zielony plusik i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Tak jak wspomniałem, 10% więcej każdy wpłat, więc możesz popróbować oczywiście zdobyć sobie któregoś z tych skinów. Na dniach dorzucam wam kosę, więc stay tuned. Na pewno was na filmie jakimś o tym poinformuję, jak będą nagrody dorzucane. No i oczywiście im więcej wpłacisz, no to większa szansa oczywiście na wygranie któregoś z tych skinów. No ale my tutaj, no, szanse na wygranie tej battle są już dosłownie zerowe, no bo Rambita moglibyśmy trafić, no ale still byśmy mieli niestety stratę. Tu widzę battle na 1000 zł, ale tam jeszcze jedna osoba byłaby potrzebna, chociaż kurczę, no nie zdążyłem, tak bywa. Może tutaj ametysty wrzuciłbym tak z 4, na buście jeszcze z 4, bitwa na 10 koła, czyli no troszkę sporo, ale zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Wrzucamy bota i samu i lecimy. 8 skrzynek łącznie, no oczywiście tutaj bardzo fajne skiny, jak na przykład no Butterfly Doppler Shafir, czyli kosa, no, skromna za 65 tysięcy złotych. Zobaczmy, co nam ta skrzynia tutaj zaoferuje. No trochę udało mi się wygrać w tej pierwszej battle, no ale potem te dalsze, tak kurczę, no ten karambit co spadla i samu, tak niezbyt mnie pocieszał, tak? No muszę sobie, no trzeba to powiedzieć po prostu, nie? No ale póki co, te skrzynki ametyst, no 4 skrzynki na buście były i poleciał totalny, znaczy nie na buście, przepraszam, teraz są na buście, tak? 4 normalne i poleciał totalny syf i dla mnie i mojego oponenta, no i samo właśnie, 5200, no Butterfly Ultrafiole, żeby to przegonić, no to by nam musiało, nie no, co miałem stare jakieś? Halo, bitwa się zbugowała, to... Ej, patrz, i dosłownie dwa te same skiny poleciały i mi jemu, halo, bitwa się zbugowała, co, nie no, stary, zbugowana bitwa, no jak nic, no tu się ewidentnie coś chyba zepsuło, szkoda, że klasycznie nie na moją korzyść, 3000 zł, chciałem tu rzucić underdoga, no ale już stwierdziłem, że niech leci coś takiego, bo będę pewnie tego żałował, ostatnio z underdogiem też tak mi niezbyt po drodze i właśnie o tym mówię, 1400, zaczynamy bardzo dobrze, no ale tutaj skrzynia Gemstone będzie bardzo ważna i to chyba jest póki co dalej nasze. Luxurious, jeszcze coś tu ładnie na podbitkę może dać? Nie, no to jest bitwa fantastyczna tutaj. I w tym momencie wróciliśmy na 8 koła. Dobra, miała być to ostatnia bitwa, no bo myślałem, że to przegram, tak? Z moim szczęściem, no różnie jest, no niby... Pff,
no niby ostatnio Howlet wsiadły, tak? Chyba każdy to oczywiście widział. No ale co się z nimi stało potem, no to... Właśnie tak, po prostu o tym nie rozmawiajmy. White Gloves case na buście, niestety mnie na to nie stać, ale Royal? Okej, no dobra. I teraz walimy Underdoga i zobaczmy coś tutaj takiego. Bitwa oczywiście na dwa gemstone'y. 3360 zł, jedna taka sztuka, wrzucamy i samą wrzucamy Emily i zobaczmy jak nam pójdzie. Royal na buście oczywiście, tam jest AWP Dragon Lora i pierwsze otwarcie, szczerze nie mam pojęcia, no wygrywa i samą. Mój nóż niestety najdroższy. Nie no, to są jaja stary, dlaczego ja to zmieniłem teraz, no ja wiedziałem po prostu. Nie no, dobra, GG.